Komisarz Wojciechowski oko w oko z protestującymi rolnikami zaraz o efektach spotkania. Kreml reaguje na komentarze po śmierci Nawalnego. Robi to w swoim, dobrze znanym stylu. Gościem Radia Z jest Stanisław Tyszka, przewodniczący klubu poselskiego Konfederacji. 18. Unijny komisarz do spraw rolnictwa spotkał się z protestującymi. Janusz Wojciechowski przyjechał do związkowców w Zachodniopomorskiem. Obiecał, że niektóre zapisy Zielonego Ładu nie wejdą w życie, a na rolników będą czekać specjalne dopłaty. Na miejscu nasz reporter Miłosz Gosłowski. Komisarz przekonał rolników? No nie za bardzo. Ich postulaty są niezmienne, czyli całkowita likwidacja Zielonego Ładu i zamknięcie granicy dla produktów rolnych spoza Unii Europejskiej, więc obietnice komisarza traktują jako próbę załagodzenia protestu. To jest tylko tak, aby to zepchnąć na dalszy okres i to wszystko. Komisarz już czuje to, że więcej nic nie zdziała. I tak nas zbywają troszeczkę, nie? Ale rolnicy zbyt się nie dadzą. Na wtorek zapowiedzieli zaostrzenie protestów, blokady dróg, portów i granic. Myśli burz Miłosz Gocłowski, Radio Z. Rosyjscy opozycjoniści wstrząśnięci informacją o śmierci Aleksieja Nawalnego w łagrze na Syberii. Miał się poczuć źle po spacerze i stracić przytomność. Nie ulega wątpliwości, że to było polityczne morderstwo, to śmierć na zlecenie Putina, uważa Władimir Ponomariow. Oczywiście my wszyscy wstrząśnięty wiadomością Nawalnego, bo to jest był człowiek, który naprawdę całe życie poświęcił walki z tym reżimem. To jest symbol, że nie możemy zatrzymywać się w połowie drogi. Musimy walczyć z tym reżimem do końca. Kraje Zachodu też uważają, że za śmiercią 47-letniego działacza opozycji mogą stać rosyjskie władze. Jest też komentarz Moskwy. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że reakcja zachodnich przywódców była histeryczna, a ich oświadczenia są nie do przyjęcia. A lada chwila głosu w tej sprawie ma zabrać prezydent USA Joe Biden. Niemcy i Ukraina mają umowę o bezpieczeństwie. Dwustronne porozumienie podpisali dzisiaj w Berlinie kanclerz Olaf Scholz i prezydent Wołodymyr Zełenski. Umowa przewiduje wszechstronną pomoc i finansowe wsparcie Niemiec dla Kijowa, zarówno w sferze militarnej, jak i cywilnej, mówi kanclerz. Jesteśmy teraz drugim po Wielkiej Brytanii krajem, który takie zobowiązania konkretyzuje na piśmie. Stoimy twardo po stronie Ukrainy. Drogi Wołodymyrze, cieszymy się z tego historycznego kroku. Podobne porozumienie Zełenski podpisuje też dziś w Paryżu. A w Radiu Z teraz najważniejsza polityczna rozmowa popołudnia. Beata Lubecka i jej gość. Dobry wieczór. Gościem Radia Z jest dawno tutaj niewidziany Stanisław Tyszka, szef klubu Konfederacji. Dobry wieczór, panie pośle. Dobry wieczór, panie redaktor. Dobry wieczór państwu. No, świat dzisiaj żyje informacją o śmierci Aleksieja Nawalnego, rosyjskiego opozycjonisty. Jest masa komentarzy, również ze strony przywódców państw i polityków. Reżim odebrał mu wolność i życie, ale nie godność. To jest jeden z licznych komentarzy i ten akurat pochodzi od przewodniczącej Parlamentu Europejskiego. Inny z kolei to były wiceminister spraw wewnętrznych Ukrainy Anton Heraszczenko napisał: Putin zabija i będzie mordował każdego, kogo chce. Jak pan na to patrzy? No, trzeba na pewno potępić zabójstwo polityczne. Z drugiej strony warto zastanowić się, co to oznacza, jeżeli chodzi o pozycję Putina obecną. Czy to świadczy o jego sile, że się już niczym nie przejmuje, czy to świadczy wręcz przeciwnie o słabości. Nie? I tego nie wiemy na razie. No, na pewno zlikwidował człowieka, który był jedyną znaczącą opozycją, tak? Nawet jeżeli już symboliczną, dlatego że był w tej kolonii karnej. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie, natomiast no, dla Polski, bez względu na to, czy Putin jest silniejszy, czy słabszy, wnioski są takie same, że musimy po prostu dbać o nasze bezpieczeństwo, czyli zbroić się, umacniać granice i tyle. Czyli pan tu jednak dostrzega te powiązania między tym, co się stało w tej kolonii karnej i Putinem, Kremlem? Znaczy, no to jest chyba oczywiste. No, tam dziwnym zjawiskiem było to, że oni pozwalali mu komunikować. Widocznie to było im na rękę, tak, reżimowi Putina. Znaczy, no, natomiast jego współpracownicy wprowadzili jego profil na platformie X, no, ale mógł przekazywać rzeczywiście swoim współpracownikom informacje i oni to potem umieszczali. Natomiast był w kolonii karnej, no tam był wysyłany do karceru i tak dalej. Ja myślę, że bardzo ważne, żeby w tym kontekście też wspomnieć o Andrzeju Poczobucie, tak, który parę dni temu minął rok od skazania go na 8 lat przez Białoruś.
I ja mam wrażenie, że niestety troszeczkę polscy politycy o nim zapominają. Tak? My mamy różne możliwości wpływania przecież na Białoruś. Dziwię się, że w tej sprawie ani poprzedni rząd, ani obecny nie działa bardziej intensywnie. A to jest też człowiek, który no, jest więźniem politycznym. I to jest prawdziwy więzień polityczny. Jest jego zdrowie jest podobno w nie najlepszym stanie. Nie dziwne, tak? Przebywa w ciężkich bardzo warunkach. Trzeba o tym pamiętać. To ja teraz nawiązuję do tego, to co pan powiedział wcześniej, czy to znaczy o sile Putina, czy raczej wręcz przeciwnie o tym, że ta siła słabnie, bo w wielu miejscach Federacji Rosyjskiej ludzie składają kwiaty w takich miejscach, gdzie upamiętniane są ofiary represji politycznych i oddają w ten sposób hołd Nawalnemu. A moskiewska prokuratura wydała ostrzeżenie, w którym grozi demonstrującym aresztem, pojawiają się już doniesienia o pierwszych zatrzymaniach. Mhm. No, Nawalny był organizatorem dużych manifestacji antyputinowskich. Był człowiekiem, którego działalność antykorupcyjna, bo on wskazywał na Putina jako człowieka dogłębnie skorumpowanego, złodzieja, została bardzo mocno nagłośniona przez ten film, który zdaje się Oscara dostał, tak? Tak. Natomiast z punktu widzenia polskiego, no też trzeba pamiętać, że jednak to był wielkoruski imperialista, który gdyby rządził, no to do Polski prawdopodobnie miałby taki sam stosunek jak Putin, także o tym też nie zapominajmy, no to był jednak polityk. No, opozycjoniści na początkowo nie mieli do niego zaufania, ale w 2010 roku Borys Niemcow w jednym z wywiadów powiedział, że to jest ich sojusznik. To też trzeba o tym pamiętać. Czekamy na to, co powie Joe Biden, bo w 2021 roku ostrzegał Putina, że jeśli opozycjonista umrze w więzieniu, to konsekwencje dla Rosji będą, cytuję, druzgocące. Nie wiem, co to może znaczyć, że będą druzgocące. Czekamy na to wystąpienie prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jeśli o nim mowa, to powrócę jeszcze do tego zaproszenia, które wpłynęło do Polski, że razem w Białym Domu mają się pojawić prezydent Duda i premier Donald Tusk 12 marca w rocznicę wstąpienia naszego Polski do NATO. To jest rzeczywiście taka sytuacja, że to jest no, taka, a nie inna rocznica? Czy jest to jakiś pretekst? Czy coś się jeszcze za tym kryje? No bo ja sobie nie przypominam, żeby w Białym Domu byli jednocześnie prezydent i premier, ale może pamięć mnie myli. I że było takie zaproszenie podwójne. No bo może mieć to jakieś znaczenie. No, może mieć znaczenie ze względu na pozycję Polski w tym momencie wobec wojny na Ukrainie. A może to jest kwestia taka, że Biały Dom nie do końca wiedział się zachować ze względu na zmianę władzy w Polsce. Chciał docenić obie strony konfliktu. Pamiętamy mało dyplomatyczne zachowanie kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy z tymi opóźnionymi gratulacjami. Tak? Natomiast to jest mniej istotne. Ja uważam, że to, co jest istotne, to w tym momencie, żeby i premier, i prezydent podnieśli istotny jakiś z punktu widzenia interesu Polaków postulat, choćby nieoficjalnie w rozmowach z prezydentem Bidenem przy tej okazji. Na przykład mógłby być to kwestia udziału Polski w programie Nuclear Sharing, tak? Czyli współdzielenia broni jądrowej. 8 państw nie mających broni jądrowej uczestniczy w tym programie, w sensie mają wypożyczone głowice jądrowe. W Polsce podnosi się ten temat od czasu do czasu. W Wielkiej Brytanii też pojawiły się takie opinie, że może należałoby rzeczywiście tę broń, nazwijmy to, wypożyczyć tutaj. No to na pewno by mocno wzmacniało bezpieczeństwo Polski. Czyli za tym by pan optował. A czy sądzi pan, że relacje między Pałacem Prezydenckim a Małym Pałacem, jak się mówi o kancelarii premiera, poprawią się po tej wspólnej wizycie w Białym Domu? Nie wiem, pewnie dla dobra Polski dobrze by było. Konfederacja wychodzi od pewnego czasu z postulatem resetu konstytucyjnego, jeżeli chodzi o funkcjonowanie najważniejszych instytucji sądowych w Polsce. Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego. I uważamy, że jest potrzeba kompromisu w tym zakresie, w duchu propaństwowym, żeby nie było sytuacji, która jest ewenementem na skalę światową, że mamy dwie strony konfliktu i one wzajemnie nie uznają poszczególnych sądów, izb tych sądów, sędziów konkretnych czy orzeczeń sądowych. Tak? No tak państwo nie może funkcjonować. Wy byliście z tym u prezydenta, no i co powiedział prezydent?
Prezydent zgodził się z nami, że prędzej czy później do takiego resetu konstytucyjnego musi być. On na przykład mógłby polegać na tym, że na nowo organizujemy Trybunał Konstytucyjny i wybieramy większością kwalifikowaną sędziów ponad podziałami, takich, które by wszystkie strony konfliktu uznawały jakieś autorytety prawnicze, prawda? Żeby sędziowie nie byli na telefon, żeby nie byli sędziami politycznymi. Ale będzie tego ciąg dalszy? No poszliście do prezydenta, porozmawialiście, że jest taka idea, macie taką inicjatywę, no chcieliście też wyjść z cienia jako Konfederacja, bo jesteście małym klubem w parlamencie. No i co dalej się z tym wydarzy? Słyszymy z różnych stron sceny politycznej, że jest zainteresowanie tym tematem. Tak? Były wypowiedzi wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, były wypowiedzi byłego ministra Czarnka, że warto o takich sprawach rozmawiać. Premier Tusk też się wypowiedział ostrożnie, ale z zainteresowaniem. I teraz pytanie jest takie, w rządzie w ogóle też jest pomysł na to, żeby przedstawić jakiś projekt dotyczący Trybunału Konstytucyjnego. I to, co nas interesuje jako Konfederacji, to żeby to nie były działania markowane, pozorne. Tak? Żeby nie tylko dlatego, że Polacy, bo rzeczywiście wydaje mi się, do mnie na przykład wielu prawników dzwoni, coraz więcej ludzi oczekuje, że jakiś kompromis będzie osiągnięty. Tak? A jaki konflikt polityczny w Polsce jest, to każdy widzi, tak? Że na swoich pozycjach tkwi z jednej strony Jarosław Kaczyński, z drugiej strony Donald Tusk, nienawidzący się osobiście i napędzający ten przemysł nienawiści tych dwóch wielkich obozów i w tej sytuacji o kompromis jest bardzo trudno. Tymczasem no, państwo poważne, nasze państwo w tej chwili jest niepoważne. Tak? Trudno, zwłaszcza, że mówi się jeszcze o daleko idących rozliczeniach, które nas czekają, jeśli chodzi o poprzednią władzę. I tutaj muszę postawić pauzę, a to nie znaczy, że się rozstajemy. Teraz jesteśmy już tylko na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie i na Twitterze, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. To jest gość Radia Z. A z nami jest Stanisław Tyszka, szef klubu parlamentarnego Konfederacji. Raz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. Wydaje mi się, że na razie to jest póki co złudne pana oczekiwanie, chociażby dlatego, że przed nami mamy podwójne wybory, najpierw samorządowe, a potem europejskie. Jutro jest początek waszej kampanii samorządowej. Co się jutro wydarzy? To będzie takie na wzór tego, co się działo przed wyborami parlamentarnymi, czy to będzie skromniejsze jakieś otwarcie tej kampanii samorządowej? To będzie otwarcie, nie wiem, czy skromne, czy nieskromne. No, pamiętam ale tą taką konwencję, gdzie występował Sławomir Mentzen, no tam były jakieś telebimy, cudawianki, no więc zastanawiam się, jak to będzie teraz wyglądać. Tak, no to teraz będzie, wobec tego będzie skromniejsze, natomiast istotna merytorycznie, istotna politycznie, dlatego że ja mam wielką nadzieję, że my będziemy czarnym koniem tych wyborów samorządowych. Tak jak w wyborach parlamentarnych. Na poziomie sejmików, dlatego że no zobaczą państwo, jaką formułę przedstawimy jutro. Zapraszam wszystkich do śledzenia naszych mediów społecznościowych o godzinie 9. Zapraszam wszystkich dziennikarzy, którzy chcieliby bezpośrednio pojawić się na... I to było lokowanie produktu. Na tym otwarciu. To było lokowanie produktu. No w ostatnich w dwóch sondażach Konfederacja jako taka miała 11%. I co, na taki wynik liczycie właśnie w tych wyborach samorządowych? Dzisiaj nawet CBOS nam daje 13%. Także no to byłby, pani redaktor, wynik, a my wystartujemy w szerszej formule niż tylko sama Konfederacja. No, na przykład gdzieniegdzie z PiS-em. A miało być inaczej. Nie, to zaraz do tego dojdziemy. Z bardzo ciekawymi środowiskami. Też może mogą niektórzy być zaskoczeni. To nie do końca może być przez niektórych postrzegane jako oczywista koalicja. No to może pan uchyli jakoś rąbka tajemnicy. Jutro o 9 wszystko się okaże. A nic absolutnie nie namówię do pana, żeby pan coś powiedział. To jest tak. Będziemy czarnym koniem tej kampanii samorządowej. To na to mam nadzieję. To na poziomie sejmików. W wielu miastach też będziemy walczyć o prezydentów. Na przykład jakich? Na przykład liczymy na sukces Patryka Mariana w Bełchatowie. On już drugi raz będzie się starał. No to trzeba gdzieś zacząć, prawda? Natomiast bardzo mocno mu kibicuję. Mam nadzieję, że Patryk Marian w tym Bełchatowie mocno powalczy o prezydenturę. W sejmikach liczymy na to, że w paru przynajmniej sejmikach możemy być tym języczkiem uwagi, że ani jeden obóz, ten obecnie rządzący, ani Prawo i Sprawiedliwość nie będą miały większości i od naszych radnych może zależeć to, kto sformułuje koalicję. W szczególności na wschodzie Polski, na Podlasiu, na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu. To wtedy moglibyście współrządzić z PiS-em.
ale też... A mieliście wywracać stolik. Ale też liczymy na to, że na przykład na Dolnym Śląsku zdobędziemy bardzo dobry wynik. I bardzo nam na tym województwie zależy. No ale w Bydgoszczy jest na przykład sojusz z PiS-em. Ogłosiliście taką wspólną inicjatywę, jak to się nazywa, Bydgoska Prawica Łukasza Schreibera. No a mieliście wywracać stolik. O to też pytają słuchacze. O co chodzi generalnie? No tutaj takie jawne wsparcie dla Łukasza Schreibera, kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta tego miasta. Samorząd polega na tym, pani redaktor, że ludzie się sami rządzą, tak? Czyli to jest, ale to, przepraszam, to Krzysztof jest... Bosak w Polsce od News miesiąc temu powiedział tak, prawie miesiąc temu, bo to był 18 stycznia. Konfederacja na pewno nie wystartuje razem z PiS-em w wyborach samorządowych i europejskich, ha? A tutaj co? Konfederacja wystartuje w zaskakującej koalicji, którą ogłosimy jutro do sejmików wojewódzkich. Ale ja pytam o ten konkretny przykład. Nie, właśnie tłumaczę, odpowiadam. A jeżeli chodzi o szczeble niższe, to jest tak, że lokalni działacze podejmują różne decyzje, takie, które maksymalizują szanse na zdobycie mandatów i na reprezentowanie wartości Konfederacji w samorządzie. Tak? To jest tak, że na poziomie gmin, miast czasami te wielkie spory, często światopoglądowe, polityki ogólnopolskiej mają dużo mniejsze znaczenie. W sensie chodniki, studzienki, prawda, nie mają światopoglądu. Szymon pyta, właściwie Simon, czy koalicja z Łukaszem Schreiberem nie odbije się negatywnie na waszym poparciu? Miał być, wywracany stolik, a jest porozumienie z politykiem, który popierał między innymi obostrzenia w czasie pandemii. Panie redaktor, no to jest decyzja suwerenna naszych struktur w i centrala nie ma tutaj żadnego wpływu, tak? No, to są najbardziej zdecentralizowane wybory, jakie mogą być i powinny takimi być, tak? Jeżeli tak ci działacze uznali, że dla Bydgoszczy będzie lepiej, rozumiem, że mają szansę zostać radnymi, no to ja ich popieram. Polityki pana Schreibera z kolei nie popieram. Ale kandydata jako taka. Nie popieram tego, co robił, jeżeli chodzi o zamordyzm covidowy, prawda? Ale popieram jako prezydenta na prezydenta Bydgoszczy, chociaż nie wiadomo, czy będzie miał szansę. No ja nie sprawdzałam generalnie, jacy tam ludzie są kandydaci. O poparcie swoich sąsiadów w samorządach, tam są różne nieoczywiste czasami koalicje możliwe. Maciek pyta, co pan myśli o wypowiedzi Sławomira Mencena, który mówi otwarcie, że nie spodziewa się dobrego wyniku w nadchodzących wyborach. Czy to nie jest przyznanie się do porażki jeszcze przed podjęciem walki i co mają myśleć lokalni działacze? Ja nie słyszałem takiej wypowiedzi. To jest tak, oczywiście, że te wybory są trudne dla nas, tak? Bo my nie mamy swoich mediów, nie mamy takich pieniędzy jak te wielkie partie. Co pan z tymi swoimi mediami, naprawdę? No, panie redaktor, to przecież my przez ostatnie 4 lata do mediów publicznych pisowskich w ogóle nie byliśmy zapraszani. No, ale teraz no to w jaki jesteście. Sposób mieliśmy trafiać ale do... Teraz jest, ale przecież teraz jesteśmy, jesteście teraz, zapraszani. Teraz tak? Jesteśmy więcej, rzeczywiście, to przyznam i bardzo dobrze. W ten sposób możemy... Radio Z bywaliście regularnie. W ten sposób możemy dotrzeć do wyborców dotychczas głosujących na PiS i na to liczymy, że ci wyborcy zaczną przepływać do partii ideowej, a nie partii no, głęboko skorumpowanej, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość. Onet opisuje kulisy zwolnienia Marii Thun, czyli córki Róży Thun z Ministerstwa Cyfryzacji, która tam była zatrudniona, no ale jak słyszeliśmy, Donald Tusk miał się wściec, tak? Wściekł się, no i generalnie okazało się, że trzeba tę panią zwolnić, ale w ministerstwie specjalnie nie wiedzą, jak to zrobić, bo nie wiedzą, jaki podać powód. Za to, za jeden przepracowany dzień, pani Maria Thun może dostać odprawę w wysokości 250 tysięcy złotych brutto. No to może to powinno pójść z subwencji trzeciej drogi Polski 2050, bo to zdaje się, no to tak, pani Thun jest europosłanką Polski 2050, tak? Pan Gramatyka, który tam zdaje się zdecydował, jest chyba wiceministrem tej cyfryzacji, jeśli dobrze pamiętam. Podobno miał zdecydować jednak minister Gawkowski. Gawkowski, ona nawet jest wicepremierem, tak? No to, tak. To niech oni się zrzucą razem z Donaldem Tuskiem na te 250 tysięcy odprawy. No to za jeden dzień pracy 250 tysięcy, to jest bardzo ładne wynagrodzenie. Najwyraźniej generalnie, w związku z tym, a poza tym z tego, co czytamy, no to ta pani ale jakie są przepisy? Takie, że można że musi być odprawa, córkę koleżanki zatrudniać w ministerstwie, a później szef, czyli Donald Tusk się wścieka i się wycofują z tego, to są jakieś żarty, no. To są poważni ludzie. A słyszała pani inny z kolei rzecz, że... O wojewodach? Tak, wojewoda pomorski wojewodę warmińsko-mazurskiego zapisał do swojej fundacji tam ochrony środowiska i licząc na wzajemność, również dostała pani wojewoda pomorska miejsce w fundacji. W Radzie Nadzorczej, tak? Czy w Radzie Nadzorczej, Radzie Nadzorczej Funduszu Ochrony Środowiska Warmia Mazury. Czyli Warmia Nie, Mazury tak, wymiana pomorska, z Pomorskiem. Beata
Macierewicz powołała wojewodę warmińsko-mazurskiego Radosława Króla do Rady Nadzorczej Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Tak jest. Czyli państwowa instytucja, tak nie żadna jest. Fundacja. A on się odwzajemnił i powołał panią Rutkiewicz do Rady Funduszu w Olsztynie. No chodziło tegoż dodatek do pensji jakiejś tam wysokości 5 000 zł. No. Czyli to są ci ludzie, którzy miało przyszli... Nie być takich praktyk. To są ci ludzie, praktyk. Którzy przyszli walczyć z tym nepotyzmem, korupcją pisowską. No. Ale to na poziomie samorządu dochodzi do tego typu praktyk i one w dodatku no jeszcze tylko, są... tylko, na poziomie rządu też, no bo jeżeli Gawkowski... ale tutaj mówimy akurat o... I Tusk walczył w tym momencie o córkę pani Tun, no. Najśmieszniejsze jest to, że Donald Tusk mówi się o tym, że... ponieważ uważał, że będzie, że obóz władzy będzie posądzany o nepotyzm i dlatego zażyczył sobie, żeby tę panią jednak zwolnić. Nie, podobno on chciał się zemścić na Róży Tun, która opuściła Platformę Obywatelską. Tak? A skąd pan wie, że tak miało no być? Tak, takie chodzą słuchy, no. A że to była zemsta, tak? Nie chodziło o nepotyzm, tylko chodziło o gierki partyjne. No, nie no ale czytamy, dobrze, że pani Maria Tun, czyli córka władzy. Róży Tun, ma bogate CV, jest uznawana za ekspertkę do spraw usług cyfrowych. Czyli co? W takim razie rozumiemy, że powinniśmy jednak przyjąć zasadę, że niezależnie od kompetencji nie przyjmujemy żadnych rodzin, członków rodzin, czynnych polityków w państwowych instytucjach, tak? Ja zaproponowałem kiedyś i pewnie będziemy składać tę ustawę jeszcze raz jako Konfederacja, ustawę antysitwową, która zakładała jawność relacji rodzinnych w urzędach, które poszczególni politycy nadzorują. Tak? Czyli żeby obywatele, dziennikarze mieli łatwy dostęp do informacji o tym, jak rodzina wysoko postawionego polityka pracuje. Tak? Żebyśmy mieli wtedy mogli sprawdzić raz, żeby opinia publiczna mogła sprawdzić kompetencje tych osób i to, czy dana osoba nie wpłynęła na to, żeby ich rodzina była zatrudniona. Bo teraz pytanie jest, czy pani Róża Tun zadzwoniła do pana gramatyki z Polski 2050 i powiedziała, słuchaj, czy mógłbyś zatrudnić moją córkę, prawda, w tym i tym urzędzie, bo ona jest wybitnym ekspertem. Ale to pan rozumie, że to jest czysto hipotetyczna sytuacja. Nie wiem, jak było, ale dobrze, że ta sytuacja wyszła na jaw. No dobrze, że Tusk się wkurzył. A już bez względu na to, z jakiego powodu. No pan utrzymuje, że to była zemsta. O to go podejrzewam. Natomiast a dlaczego? No podejrzewam go różne niecne sprawki. Ale dlaczego pan, że podejrzewa pan, że bo, premier Donald Tusk... Bo mam długą pamięć. W sensie pamiętam, co robił przed rokiem 2015. Na przykład to jest człowiek, który kiedyś powiedział, że wyrzuci z rządu każdego, ministra, który będzie chciał podnieść podatki, po czym przez, ile tam było, 6 lat swoich rządów, czy 7, nieustannie podnosił wszystkie podatki. Teraz on zrobił taki numer w kampanii wyborczej, że widząc, że rosną notowania Konfederacji, wystąpił z postulatem 60 000 kwoty wolnej od podatku. No tak. Czyli bardzo istotnego obniżenia podatków dla ludzi pracujących w Polsce. No i wy złożyliście projekt ustawy. No i co z tym projektem? My złożyliśmy projekt ustawy 3 miesiące temu i nic. I w zamrażarce, jest tak? w zamrażarce u marszałka Hołowni. Ale tak? to może powinniście się zapytać, co z tym projektem. A Tusk się też nie kwapi. No pytamy. No i co? To ja w tym momencie nawet publicznie jeszcze raz pytam, panie marszałku Hołownia, co się dzieje z naszym projektem? Dlaczego jest mrożony? Zamrażarka marszałka miała być zlikwidowana, a jak widać jest tak, jak było zapisu. Czyli ten wasz projekt po prostu jest niewygodny dla władzy, pan no tak podejrzewam, tak uważa, że, tak? że Tusk mówi Hołowni, słuchaj, Szymon, nie dopuszczaj projektu Konfederacji, no bo mi się to nie podoba, bo rzeczywiście obiecałem, ale wiesz jak jest, w kampanii się obiecuje różne rzeczy, prawda? W tym momencie ludzie zapomną, ludzie mają krótką pamięć. No ale teraz politycy Koalicji Obywatelskiej mówią, że to będzie wprowadzone w życie, ale no pewnie od przyszłego roku. No, na święty nigdy podejrzewam, tak? Podobnie jest zresztą z dobrowolnym ZUS-em. Niedowiarek. Historia dobrowolnego ZUS-u jest taka, że ja kiedyś przekonałem PSL, żeby wpisał ten projekt do swojego programu. I oni teraz też rywalizując z Konfederacją o głosy w tej kampanii 23 roku, chodzili po wszystkich studiach telewizyjnych, radiowych i mówili, my proponujemy dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, żeby użyć tym przedsiębiorcom. A później powiedzieli, że 3 miesiące wakacji, a może jednak nie 3 miesiące, może miesiąc i teraz się kłócą, czy ma być miesiąc czy 3 miesiące. To był taki skrót myślowy. A my pytamy, dlaczego system dobrowolnego ZUS-u, który funkcjonuje bardzo dobrze w Niemczech, który w tym momencie zostawia wolność przedsiębiorcom, czy oni będą te pieniądze inwestować w swoją działalność, a wiemy, w jakim stanie są drobni i mali, PKB, drobni no. średni przedsiębiorcy. Nie szkodzi. Chodzi o to, o pewną logikę systemową, tak? Czy ci ludzie chcą mieć w tym momencie zbierać na emeryturę, czy wolą zainwestować to w swoje firmy, a te firmy utrzymują nasze państwo, dlatego, że nasze państwo jest w większości utrzymywane przez małe i średnie przedsiębiorstwa. W 70% bodajże, z tego tak co jest. Pamiętam. Słuchacz pyta, czy Grzegorz Braun żałuje za swój czyn z użyciem gaśnicy w Sejmie i czy zapewnił klub Konfederacji, że już z niczym podobnym nie wyskoczy? Sytuacja z Grzegorzem Braunem jest taka, że on został
zawieszony w prawach członka klubu. Później ta kara się skończyła. Czyli jest odwieszony, tak? Jest odwieszony w tym momencie. Został natomiast ukarany przez większość sejmową. Konfederacja była przeciw odebraniem immunitetu. No ale przecież ten czyn był niedopuszczalny. I karą finansową. To pana zdaniem po prostu należy przymknąć oko na to, co się wydarzyło. Generalnie nie uchylać immunitetu, tak? Zarzuty wobec histerii, która została wywołana, były dosyć słabe. Zobaczymy, co powie na to. Ale czy tak powinien zachował się poseł? Naprawdę, jednak z całym szacunkiem. Ja bym się tak nie zachował. I to nie był pierwszy wyskok pana Grzegorza Brauna. Z drugiej strony, pani redaktor, uważam, że takie imprezy jak Hanuka się w Sejmie nie powinny odbywać. A dlaczego nie? A dlaczego akurat mamy to wyznanie? To nawet nie jest wyznanie, bo to nie jest impreza religijna. To jest jakaś impreza stowarzyszenia. Dlaczego to ma być dowartościowywane w tym momencie imprezą sejmową? Nie widzę powodu. Możecie złożyć projekt ustawy, czy nie, też uchwały. Nie, decyduje jednoosobowo marszałek. Natomiast wracam do pana Grzegorza Brauna. To nie był jego pierwszy wyskok tego typu sytuacji. Ja pamiętam, jak był wykład jednego z naukowców w Instytucie Niemieckim. I co zrobił pan Braun? Poszedł tam, generalnie awanturował się, wyrwał mikrofon, przewrócił sprzęt nagłaśniający. No tak się powinien zachowywać. Poseł jeszcze powiedział, że to jest interwencja poselska. Rozumiem, nie podobał mu się wykład. Generalnie trzeba było inaczej zaprotestować, ale nie w taki sposób generalnie, żeby zachowywać się jak chuligan. No jednak tak. No okej, tam walczył akurat o to, że tam były kłamstwa na temat polskiej historii wygłaszane. Natomiast forma działania często pozostawia trochę do życzenia. Ja widziałam, że Grzegorz Braun zachęca do marszu za tydzień, redaktor, w sobotę. Ale pani rozmawia ze Stanisławem Tyszkoła, nie z Grzegorzem Braunem. Ale ja się pytam, czy pan się na tym marszu pojawi, bo to jest pod hasłem stop inwazji imigrantów, przepraszam. Czy pan się pojawi Panie też? Redaktor, przełączy się pan do tej inicjatywy? Mamy w tym momencie bardzo poważne wyzwania, jeżeli chodzi o politykę Unii Europejskiej i tego, w jakim miejscu jest Polska wobec tych polityk. Co pan ma na myśli? Powiem, co, wszyscy widzimy, co się dzieje, ale warto to uporządkować. Po pierwsze jest kwestia polityki imigracyjnej, czyli tego paktu migracyjnego i różnych dziwnych wypowiedzi polityków zagranicznych, którzy chcą ściągać na potęgę większą liczbę imigrantów ma do tego nawiązywać. I przymuszać Polskę do przyjmowania tych imigrantów. Ale politycy Koalicji Obywatelskiej w ogóle rządzący mówią, że nie ma takiej możliwości. Bez naszej zgody, bez zgody polskiego rządu nie przyjmiemy ani jednego migranta. Koniec, kropka. Widzieliśmy, co się działo z imigrantami z Ukrainy w ostatnich latach. To był proces niekontrolowany. Co więcej, PO-PiS i PiS i Platforma zrównali Ukraińców w prawach doświadczeń socjalnych z Polakami w 100%. Nawet uprzywilejowując Ukraińców, tak? To jest sytuacja, to jest ewenement na skalę światową. Nie ma państwa, które zrównywałoby w takim stopniu nie obywateli z obywatelami. Mieliśmy głosowanie nad tym ostatnio w Sejmie. Prawie nikt się o tym nie zająknął, tylko Konfederacja była przeciw, tak? Druga rzecz, która się dzieje w Europie... Nie pomagać. Mamy im nie pomagać, tak? Panie redaktorze, jak pani chce pomagać, to z własnej kieszeni, to bardzo proszę. Polacy pokazali olbrzymie serce uchodźcom z Ukrainy, prawda? Kobietom, dzieciom na początku. Natomiast ta wojna trwa 2 lata. My mamy w tym momencie wyzwania przed Polską gigantyczne, choćby jeżeli chodzi o potrzeby zbrojeń. Ta ustawa, którą po cichutku szyto kryto w Sejmie uchwalono, przy bardzo ograniczonej dyskusji decyzją marszałka Hołowni, będzie kosztowała nas 6,2 miliarda złotych w tym roku, tak? A to prawdopodobnie nie są wszystkie koszty. Ja się nie zgadzam na to, żeby finansować obywateli innego państwa z kieszeni ciężko pracujących Polaków. No, na Boga. Druga rzecz bardzo istotna to jest taka, że proszę zauważyć, że pierwszy raz mamy do czynienia ze spontanicznymi protestami w Polsce różnych bardzo poważnych grup obywateli. Chodzi mi o rolników i o przewoźników. No nie tylko w Polsce, za granicą też protestują rolnicy. Oczywiście, ale oni protestują przeciwko polityce unijnej. Tak? Czyli widzimy, że Polacy, którzy byli bardzo prounijni przez wiele lat, nagle zaczynają dostrzegać mankamenty polityki europejskiej i tego, że PiS i Platforma nic nie robią w interesie... Panie redaktor, tylko że w tym momencie mamy zagrożone bezpieczeństwo żywnościowe Polski i mamy zagrożone bezpieczeństwo bardzo istotnego sektoru, jakim jest transport.
A transport, Polacy są tutaj bardzo silni, w tym momencie są wypierani przez firmy ukraińskie. Podobnie jest z sektorem rolnym. Jesteśmy od 2 lat decyzją PiSu, Platformy, Lewicy, PSL, Hołowni, wszystkich partii, bo tak głosowali w Parlamencie Europejskim, zalewani żywnością z Ukrainy, niespełniającą standardów Unii Europejskiej. To jest żywność produkowana przez wielkie korporacje międzynarodowe, przez oligarchów, nie przez małych rolników ukraińskich. To jest interes wielkich korporacji międzynarodowych, powtarzam, oligarchów. To jest nieuczciwa konkurencja, bo nie spełniają wymogów Unii Europejskiej i wypierają w tym momencie polskie produkty, produkty polskiego rolnictwa z naszego rynku. I to jest gigantyczny problem. I proszę zauważyć, co robi PiS i Platforma. Nic nie robią. Tusk miał mieć genialne kontakty w Brukseli. Okazało się, że przed chwilą został przedłużona ta liberalizacja handlu, otwarcie granic do 2025 roku. Tak? Pytanie, ile firm polskich, ile producentów rolnych polskich zbankrutuje do tego czasu. Dlatego rolnicy protestują. Druga rzecz, przeciwko której protestują, podobnie jak ich odpowiednicy na Zachodzie, bo widzimy te protesty rolne w całej Europie, no to jest kwestia tego szaleństwa klimatycznego, tak? I to jest kwestia tego, czemu twarzuje komisarz Wojciechowski z PiS-u, no czyli szaleństw ograniczających produkcję rolną ze względu na religię klimatyczną. Tydzień temu, dokładnie równo tydzień temu siedział Michał Kołodziejczak, czyli wiceminister rolnictwa i mówił, że Zielony Ład trzeba zatrzymać. To tak mówił generalnie, no. I że rolnicy tego dokonają. Ale, on tak mówił. No ale to nic go nie kosztuje powiedzieć u pani coś takiego, a później jak przychodzi do ich działania na linii Warszawa-Bruksela, no to nic się nie dzieje, tak? No Kołodziejczak był kiedyś, prawda, krzykaczem ulicznym, został zatrudniony przez Tuska po to, żeby odebrać głosy rolników, no i pokazuje w tym momencie, że nie broni tych interesów, no. Zdradził interesy rolników. On uważa inaczej, no tam były też również... To niech pokaże efekty. Jest kolejne pytanie słuchacza. Czy Janusz Korwin-Mikke zostanie definitywnie wyrzucony z Konfederacji? Ja nie wiem, jaki jest status, czy Janusz Korwin-Mikke wystąpił z Konfederacji, czy nie. Zdaje się, że reaktywował swoją partię. Ja się też już pogubiłem, generalnie, gdzie jest jego miejsce teraz. Nie wierzę w klub parlamentarnego, no faktem, że Janusza Korwin-Mikkego nie ma już w Sejmie, to jest inna sprawa. No. No nie ma, taka była decyzja wyborców, natomiast ja go bardzo szanuję jako człowieka, na którego w felietonach się w latach 90. wychowywałem. A jego ostatnie wypowiedzi też się panu podobały, naprawdę, z kampanii wyborczej, serio? To jest publicystyka Korwina na przestrzeni lat, no, była bardzo, bardzo interesująca. Myślę, że powinien dalej... Ale dotyczące na przykład tego, kiedy kobiety uczyć ludzi... rozpoczynać współżycie seksualne, no nie wiem, czy pan słyszał to... Tego staram się nie słuchać, natomiast... czyli chciałbym... po prostu jak coś jest wygodne, to słucham, a jak niewygodne, nie słucham i nie wiem w ogóle... Chciałbym, żeby kontynuował dobrą robotę, jeżeli chodzi o uczenie ludzi myślenia wolnościowego, którego bardzo brakuje w Polsce. I jeszcze jedno pytanie. Czy chciałby pan, żeby Paweł Kukiz dołączył do Konfederacji? Moje drogi z Pawłem Kukizem się rozeszły w momencie, jak on wspierał... PiS. Paweł chciał coś ugrać. Coś tam mu się udało, na przykład ustawa, którą współtworzyłem, antykorupcyjna, w pewnym zakresie weszła w życie. Na przykład posłowie nie mogą pracować w spółkach Skarbu Państwa. Tak? No to jest drobny, ale istotny element. Drugim elementem tam było to, pewnie pani redaktor słyszała, że partie są zobowiązane do publikowania tych wszystkich wpłat. Dzięki temu widzieliśmy, w jakim stopniu właśnie ludzie pracujący w spółkach Skarbu Państwa wspierali PiS, prawda, i tak dalej. I teraz pewnie będziemy się dowiadywać, jak wspierają Platformy, prawda, za jakiś czas. A, podejrzewa pan, że będą dokładnie replika tych samych zachowań, tak? Natomiast rozumiem, że ta współpraca Pawła z PiS-em się wyczerpała, dlatego że oni w tym momencie stworzyli swoje koło poselskie. 3-osobowe. Tak. O ile wiem, często głosują taka Konfederacja. O, czyli jednak powinniście się połączyć. Sandra pyta, co pan myśli, kiedy widzi sondaże, że Krzysztof Stanowski jako kandydat na prezydenta ma większe wsparcie niż Mentzen i Bosak razem wzięci? Nie widziałem takich sondaży. Krzysztof Stanowski nie jest politykiem, natomiast jest człowiekiem, który rzucił wyzwanie tradycyjnym telewizjom, otwierając kanał na YouTubie, i myślę, że to jest dobre dla polskiego rynku medialnego. Dzień dobry. Kolejne pytanie. Czy pan również, jak pan Mentzen, jest przeciwny tabletce dzień po, bo boi się pan, że weźmie o kobietę w drugim miesiącu ciąży?
To jest tabletka dzień po, to jest taka wrzutka Tuska, żeby ludzie nie rozmawiali... wypowiedź pana kolegi. Żeby ludzie nie rozmawiali o sprawach istotnych, na przykład o protestach rolników, o szaleństwach klimatycznych Unii Europejskiej. Ale pani redaktor, ale ja pani powiem, jak się to się skończy. Andrzej Duda zawetuje tę ustawę, nawet jak ona zostanie uchwalona. No, ale jak można opowiadać takie rzeczy, że taką pigułkę przyjmuje kobieta w drugim miesiącu ciąży? No i że są takie obawy generalnie, że... No to przepraszam bardzo, tak mówi człowiek wykształcony? Panie redaktor, ale pytanie jest, czy powinniśmy osobom nieletnim, dzieciom, w momencie jak mają zakaz nabywania wszystkich leków na receptę, bez recepty. Od którego roku należałoby realnie rzeczywiście wprowadzić do obrotu pigułkę. Tusk mówi od 15, tak? Ale Tusk mówi od 15 roku, no. No dobrze, no ale przecież to nie o to chodzi. Przecież poseł Mencen powiedział o tym, że on się obawia, że kobieta wzięłaby taką pigułkę, bo w drugim miesiącu ciąży. No nie, taką pigułkę przecież przyjmuje się 7 do 7. 72 godzin po. Mówimy o 15-letnich dziewczynkach, tak? Młodych kobietach, dobrze. No ale cały czas nie uzyskałem od pana odpowiedzi, czy pan uważa tak samo, no. Rozumiem, że nie. Bardzo nie chciał dyskutować na te tematy zastępcze. To, dla pana jest to temat zastępczy. To są też pytania od słuchaczy, więc zadaję w imieniu słuchaczy. No, dla pana to jest temat zastępczy. Dobrze, ja szanuję te pytania. Mam wątpliwości bardzo poważne co do tej ustawy. Związane z dopuszczalnością, jeśli chodzi o wiek, tak? Rozumiem, że o to panu chodzi, tak? Że na przykład powinno to być od 18 roku życia, tak? No bo skoro jesteście tacy wolnościowcy, no to przepraszam bardzo, no to... To powinno zostać. Panie redaktor, powtarzam, zaraz ta debata się skończy, dlatego że oni nie mają nawet takiego pomysłu, żeby pogadać z prezydentem Dudą, czy coś takiego jest. Chodzi wszystko o to, żebyśmy nie dyskutowali o sprawach fundamentalnych dla Polaków, o ich kieszeniach, tylko żebyśmy dyskutowali o seksie. No, tak? Nie wiem, przepraszam. To jest obsesja seksualna, Chwileczkę. Prawda, w tym momencie nowej koalicji lewicowej. No. 3 minuty wcześniej rozmawialiśmy i o protestach, dobrze. I o polityce klimatycznej, a na sam koniec zadałam pytanie o tabletkę dzień po. Więc proszę nie zarzucać, że dyskutujemy o tematach zastępczych, bo rozmawiamy i o tym, i o tym. Jeszcze jest jedno Dlaczego pytanie. Oni się nie zgodzili na wysłuchanie publiczne w sprawie tej ustawy? Żeby można było naprawdę podyskutować w Sejmie. Dlaczego robią to na łapu capu? No. Mówimy o tej tabletce dzień po, tak? Rzeczywiście wysłuchanie publiczne mogłoby być. W najbliższym tygodniu rano na pierwszego dnia zdaje się posiedzenia, z tego co wiem. No to jest takie, wie pani, to jest taki brak szacunku też dla obywateli. Tak? A miały być wysłuchania publiczne. No tak, no ale miała być też kwota wolna od podatku 60 tysięcy złotych dla każdego pracującego Polaka i dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Wszyscy się w koalicji zgadzają po prostu. Dlaczego oni chcą dyskutować? Wszyscy się zgadzają na to. Chcą kolanem przepchnąć tabletkę dzień po, tak, a o takich sprawach jak kwota wolna czy dobrowolny ZUS nawet nie chcą dyskutować, bo się boją tego w tym momencie. Że powiemy sprawdzam Tuskowi i Hołowni. Jeszcze jest jedno pytanie. Konfederacja obecnie posiada 18 posłów w klubie, którzy jak widać w prawie każdym wywiadzie w wielu istotnych kwestiach mają różne poglądy i się nie dogadują. Czy gdyby było was więcej, to potrafilibyście się w czymkolwiek zgodzić, a co dopiero dogadać z inną partią? Tych 18 posłów reprezentuje ponad 1,5 miliona głosów, wyborców. I każdy ma swoje zdanie. Pani redaktor, ja myślę, że pani doskonale zdaje sobie sprawę i pewnie ten internauta też, że jest przepaść między nami a tymi partiami systemowymi typu PiS, Platforma, Lewica, Hołownia, PSL, tak? My nigdy w życiu nie zagłosowalibyśmy za otwarciem bez żadnych ograniczeń granic Polska, Ukraina i likwidacją i próbą likwidacji polskiego rolnictwa. Ale nie odpowiadam na pytanie, bo pytanie dotyczyło, czy kiedykolwiek bylibyście na przykład w stanie się dogadać wewnątrz i jeszcze do tego stworzyć koalicję z jakimś innym podmiotem politycznym. Ale my jesteśmy, tak, żeby współrządzić. Ale my jesteśmy dogadani. My mamy bardzo ze sobą, mamy bardzo silny wspólny mianownik, mamy bardzo szeroki zakres wspólnych poglądów, które nas odróżniają od tych wszystkich partii systemowych, tak? Od tych mafii i sekt rządzących Polską od 20 lat. Tak? Z kim bylibyście w stanie współrządzić w takim razie? Ale panie redaktor, o czym my mówimy w tej chwili? Wyborcy zadecydowali, jesteśmy kolejne 4 lata w opozycji, będziemy punktowali w tym momencie rząd Platformy Obywatelskiej, tak jak punktowaliśmy... To nie jest rząd Platformy Obywatelskiej.
No, z przystawkami. Plus, tak jak punktowaliśmy rząd PiS-u z przystawkami również, szczególnie w tym zakresie obrony interesów Polaków przed szaleństwami Unii Europejskiej. I liczymy na to, że Tusk się obudzi jako były przewodniczący Rady Europejskiej i zacznie grać w interesie Polski. Tak? Tymczasem słyszę, że Niemcy zakazują mu budowy CPK na przykład. Niemcy zakazują budowę CPK? Tak, ale gdzie pan to słyszał? Takie chodzą słuchy, zobaczymy. Ale to takie plotki pokażę, są, tak? Rozumiem. Pokażę historia, jak się sytuacja rozwinie. Ale skąd pan słyszał, że generalnie, że Niemcy mają zakazywać nam budowy CPK i dlatego widzimy sceptycyzm rzeczywiście ze strony rządzących, że CPK to gigantomania, za dużo będzie kosztowało, a w ogóle jest tam niepotrzebne. Koleje tak, lotnisko takie duże nie. No i będzie tak jak z elektrownią atomową, którą PO-PiS buduje od kilkunastu lat. I wie pani, czym się na razie skończyło? Tym, że oni ponad miliard już wydali, setki milionów na wynagrodzenia dla swoich kolegów, koleżanek pracujących w spółkach ale budujących elektrownię atomową. Ale że ma pan takie informacje, jakoby Niemcy mieli zabronić Donaldowi Tuskowi budowy CPK. One są o tyle uzasadnione, że pamiętamy słynną wypowiedź Rafała Trzaskowskiego, prawda? A że lotnisko w Berlinie, tak? Indywidualna opinia, no to od razu świadczy o tym, że generalnie, Berlin dzwonił, nie możecie budować CPK. Kandydat na prezydenta, prezydent Warszawy, prawda, powinien takie rzeczy rzucać publicznie, czy nie? Dziękuję. Stanisław Tyszka był z nami, bardzo. Szef Klubu Parlamentarnego Konfederacji. Dobrego weekendu życzę. Wzajemnie. To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.